Siemanko, 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 witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3. Tempo, tempo! Sprawdźmy sobie od razu tutaj. A, widzicie, tutaj są nekery. Dlatego zajmijmy się tym od razu. No chodź. No i właśnie on ucieka. Dlaczego one ostatnio uciekają non stop? Tu nie dropło z niego? Nie, no dropło coś. Dobra. Ty. Kurwa. Akrobata. Pięknie. No i pozbyliśmy się ich. Tutaj jeszcze powinniśmy mieć jakiś składnik. Jest, dobra. A, to sarna zabita. Wcześniej właśnie przez nekery. Tam jest kolejny, czy to są wilki? Już jest, neker. Dobra. Kurde. Wow, wow, wow. Kurwa. Jak to się mogło stać teraz, nie? Jednak one, słuchajcie, są, mimo tego, że to tylko nekery, zobaczcie, one są na 6 poziomie. I zobaczcie, co tu się wyczynia na... na tym poziomie trudności, na którym gramy. Masakra, nie? Do chałup! Dobra, bierzmy się za nie z powrotem. Chodź, cwaniaczku. Kurwa, pasi koniki pieprzone. Nie no, tamtemu też nie daruję, nie ma szans, nie? Na twój zły dzień. Kurde. A, nie mam jaskółki, świetnie. A, come on. Zróbmy sobie może zapis, żeby zaraz ich nie wybijać od początku, faktycznie. Hehe, cwaniaczki. Kurwa, jak one salta wycinają, nie? To jest najlepsze. Kurwa, jak one okrążają, nie?
No dalej. No i pięknie. Uwielbiam początek gry, dlatego że to jest takie coś, to jest normalnie unikalne, żeby jakieś tam grupka nekerów na szóstym poziomie naprawdę robiła takie duże zagrożenie, nie? I takie problemy nam stwarzała. Przemedytowaliśmy sobie, odnowiły nam się eliksiry. I tutaj mamy kolejny znacznik, znaczy ja zaznaczyłem sobie miejsce, do którego chcę jechać, czyli kolejny znak zapytania. No ale jak już powiedziałem wcześniej, chcę tutaj zbadać wszystkie znaki zapytania, jakie tylko mamy dostępne. Co tutaj było, chyba koło z tego co widzę. Tak. Skorzystajmy sobie z tego koła. Będziemy mieli obrażenia zadawane przez nasze miecze podniesione. Tempo, tempo! Na pewno nam się to przyda. Kurde, co ja robię? A, bandyci, lubię bandytów. Dawaj. No i tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o bandytów. Zbieramy oczywiście wszystkie graty. A jeszcze tutaj coś jest. Utopiec. No i właśnie nie rozumiem, dlaczego one ostatnio uciekają. Dobra. O nie, jeszcze wilki. Nie dajesz mi wyboru. Dobra. Kurde, niebezpiecznie tutaj wszędzie, nie? Dobra, ale poradzimy sobie z takie problemy. To nie są problemy. Kolejny wilk. Tam się gdzieś czai. Dobra, zbieramy to wszystko. Korony, srebro. A schemat na jakąś kurtkę. Od was, Ekimy. I tutaj też mamy, zobaczcie, ile towaru. Świetnie. Dobra. Fajnie, wpadło trochę rzeczy. Następny. Jedziemy! No, a tutaj raczej będzie jakaś chmara utopców i nic więcej. Zawsze warto to sprawdzić. Ja sobie może od razu użyję oleju na trupojady. No, ale świetnie wyglądają teraz te bagna. Naprawdę, ja wiem, że to powtarzam. Raz kolejny. Strzeżony skarb. Ale tu nie ma nikogo. Aha. W sensie... Aha, rozumiem. To było w sensie, że
To są te trujące opary. A no to dobra, czyli poszło całkiem. Długa droga. Aha, właśnie. Jak dojdziemy sobie w takie miejsce, to od razu odpala nam się mapka i Geralt mówi: długa droga, w sensie, że musimy zawracać. Wracać czy nie? Wow. Uciekł. Długa droga. Dobra, ale chcę na płotkę wsiąść. Zobaczcie, nie mogę, widzicie? Jestem za daleko, jakby już na mapie. I nie mogę wejść w reakcję. Tutaj z płotką, więc dalmy się trochę i po prostu przywołajmy do siebie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Danimy sobie mapkę. No, a tutaj w sumie wszystko wyczyściliśmy. A więc ruszamy tutaj. Rusz się! Ale ich tutaj jest, nie? No i nieźle. Pokonaliśmy ich. Zabieramy oczywiście wszystko, co z nich dropło. Nie można to sprzedać bądź użyć. A w sumie możemy się przejść. Jest to już daleko. Magia to miejsce mocy. Kurde, kolejne miejsce mocy. No, świetnie. A nie, so. Ja już myślałem, że to jest kolejne miejsce, a to jest... Byliśmy po prostu w okolicy tego starego miejsca mocy. Już się ucieszyłem. Za wcześnie, oczywiście. A to pewnie będzie kontrabanda. Nie, mamy tutaj ukryty skarb. Klucz. Tak. Skrzynia. Elegancio, kurde. Pokryte krwią rozkazy wojskowe. Dobra, zabieramy to. Aha. Z rozkazu setnika nakazuje się, co następuje. Ludzie, którzy przedstawili niniejsze pismo, mają zostać odeskortowani na północ do granicy przy Oxenfurcie, gdzie będzie czekał na nich redański oddział. Jako szlachetnie urodzeni Temerczycy znajdują się pod specjalną opieką. Nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą ze sobą, jest ich własnością i ma nią pozostać. Ciekawe, nie? Jakiekolwiek naruszenie rozkazu oznacza sąd wojskowy i rozprawę w trybie natychmiastowym. Randall Wittgenberg. Ciekawe, warto to było przeczytać. Ponieważ możemy zauważyć, że wojna wojną, ale w sumie jest tutaj jakiś, kurczę, taki, no można, no może nie szacunek, ale jakieś takie zachowanie, nie? Zobaczcie, oni gdzieś są urodzeni i są po prostu jacyś, no, wyżej urodzeni, tak? Jakkolwiek by to nie brzmiało gówniano, to tak naprawdę jest w normalnym naszym dzisiejszym życiu też niestety. Widzicie, mają, no, inne traktowanie, takie, można powiedzieć, specjalne traktowanie. Nie wolno ich ograbiać. Ach, co ja robię? Nie wolno ich ograbiać, zabijać. Przywłaszczać sobie ich mienia właśnie. Ciekawe. Dobra, zajrzymy sobie do zadań, bo temerskie precjoza. Odnajdź zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Spoko. Zróbmy to.
przejdziemy się tutaj. Co my tutaj mamy? No tutaj wiadomo, jest stary wiatrak. Miejsce, do którego... Młyn, przepraszam, do którego jeszcze oczywiście zawitamy. Ale to świetnie wygląda, nie? metrów, czyli jest gdzieś to tutaj ukryte. Nie wiem, czy można było je normalnie otworzyć, czy nie. Nawet nie próbowałem, po prostu... O, zrobiłem jak uważałem. No i mamy skrzynię. Kolejne. Wow. Patrzcie, ile schematów. Lepsze jakieś siodło. Zaraz zobaczymy zresztą, czy lepsze. No i mamy tutaj temerskie preciosa. Insygnia temerska sił specjalnych. Chyba zgrana gardka. Dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro nasi żołnierze to takie pizdy. Starczyło parę strzał z krzaków puścić. doprawić buzdyganem i po walce. Cały konwój w rozsypce, może dlatego im nie poszło, że wzięli od cholery wódki. Pewnie dzielni wojacy sobie od czasu do czasu popijali, a wiadomo, jak się widzi podwójnie, to i trafi ciężej. Zajebiście, to są napisane te wszystkie notatki, nie? Wszystko, co żeśmy zabrali, zanieście do skrytki, potem się komuś opyli. Tylko takie paradne przypinki trzeba będzie potem zakopać albo spalić. No ta, żeby się nikt nie domyślił, skąd, nie? Zdaje się, że to odznaki wojskowe, jednak to się rozpozna. Możemy mieć kłopoty. Kajtek. No, kajtek. Po prostu kajtek. Zwyczajny taki kajtek. Dobra, one wam już się i tak nie przydadzą. O, buty oczywiście lepsze, wymieniamy. Rękawice też lepsze, wymieniamy. Jak najbardziej. Tutaj mamy te nilfgaardzkie miecze, lepszy. Ten jest niby lepszy. Ale... temat tutaj... Nie no, nasz jest lepszy, oczywiście. Dla kilku tam obrażeń więcej. 25. No, siodło też jest lepsze. No to ładnie. Troszkę zebraliśmy. Fajansu. Nie tylko. Dobra. Ruszamy teraz tutaj, gdzie nas prowadzi znacznik, który sobie postawiliśmy. A, my jesteśmy, wiem gdzie, tutaj w okolicy tej kaplicy. Cmentarz przy białym sadzie. Czy to nie tu przypadkiem w tej kaplicy właśnie ukradkiem pochowali tego Wiedźmina, którego osądzili. No, posądzili o zabicie tego dzieciaka. A tak naprawdę zeżarł go utopiec. Tak mi się kojarzy coś, nie? Co, ja sobie przemedytuję godzinę. Bo... nie, mieliśmy tylko jedną jaskółkę. Ale przeciwko upiorom, dobra. Czemu nie mogę zapisać? Gdy został zapisany, nie rozumiem. No dobra. Jeśli został zapisany, no to został zapisany. Medalion drży. To miejsce mocy. No właśnie. No, ile mam czekać? Wow, już dostaliśmy. No chodź.
pięknie go Irden złapał, nie? Hej. Jeszcze jeden strzał. Hej, może mi ktoś wyjaśnić, o co chodzi? Zobaczcie. On już nie ma całkowicie życia, a nie mogę go odstraszyć, w sensie zabić. Dalej ze mną walczy, zobaczcie, jak on cały czas atakuje. Ja nie rozumiem. Ja, o co tu chodzi? Zdychaj. Czy tutaj się zbugowała nam gra i nie będziemy mogli go zabić? To chyba mamy problem, co? Przecież nie wiem, możemy z nim walczyć bez końca. Ach, jeszcze to wstaliśmy. Kończmy to. Ja nie rozumiem, nie? Coś jest tutaj mocno nie tak. Chyba to będzie jakiś błąd gry. Z tego, co widać. Nie jestem w stanie go pokonać. O co tu chodzi? Ej. Czy wy widzieliście, o co tu chodziło teraz? Zobaczcie, walczyłem z nim tak długo. Już dawno powinien odejść. Bo oczywiście zawsze to powtarzam, duchów się nie zabija, tylko się je odsyła, odpędza. I upiory. Ciekawe, czy to jest błąd gry. A jeśli ktoś z was miał taki przypadek, aby widział gdzieś coś, dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw. Miejsce mocy. Naprawdę jestem ciekaw, o co tu chodziło teraz, nie? Czy to właśnie błąd gry, czy... było tak specjalnie zrobione? Ciekawe. No dobra, idziemy dalej w te eliksiry. Czas działania eliksirów nam się zwiększy, więc idziemy w to dalej. Idziemy sobie w szermierkę. Też. Mamy na razie tylko dwa sloty, a szybkie ataki na razie, no kurczę, wykonujemy najczęściej, nie? Więc mamy już się w sumie, rozwinęliśmy to na maksa, więc możemy jeszcze raz sobie przy następnym poziomie iść w zwiększoną tolerancję na eliksiry i wtedy nam się przedłuży czas działania, ponieważ mamy zablokowane inne sloty. Nie ma sensu. Na razie uczyć się innych rzeczy, zobaczcie. No proszę. Coś tutaj jest, także zaraz sprawdzimy, co. No proszę. No proszę, proszę, ale musimy tutaj wejść, nie? W ogóle sobie zapiszę, słuchajcie, grę. Bo nie jestem przekonany co do tego, o co to chodziło z tym upiorem. No właśnie. Zobaczcie, czy to nie jest przypadkiem ten sam upiór? Właśnie on się tak zachowywał tam, a teraz przeniósł się do krypty i w krypcie mogliśmy go dopiero pokonać? Kurde, naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam, jak to było. Nieważne, ważne, że się udało. Tak jak powiedziałem, dajcie cynę w komentarzach. Sorki. Jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat, dlaczego tak wyszło. No faktycznie, zobaczcie, list pod grimat z cechu żmij i schemat srebrny miecz wiedźmińskiego cechu żmij. Tak, już teraz pamiętam. Pięknie.
Idźmy sobie na zewnątrz. Nie ma tutaj już nic? Nie. Magia. Patrzcie, jak to teraz nic wygląda, mocno. Nie? Ten zachód. I czerwieni takiej. Ten stary wiatrak tam w oddali, tutaj jeszcze. Miejsce mocy z kryptą. Kurde, epicko, nie? Dobra, nie będę się tu rozczulał, aczkolwiek... Czy to jest... No, zobaczcie tutaj, jak ładnie. Już idę normalnie sobie, wybaczcie, ale muszę tutaj wejść i sobie podziwiać troszkę widoczki. Co ty tu robisz? Ten blask na Jeziorze Słońca, nie? Fajnie. Dobra, zajrzyjmy do ekwipunku. Co my tak naprawdę mamy teraz? Te są słabsze. No, te niby są lepsze, ale... Obrażenia zadają lepsze, ale my mamy bonus w postaci przebicia pancerza. Plus 35. I 4 krwawienie? Nie, zostajemy przy tym mieczu teraz. No, to jakiś toporek. Dobra, przeczytajmy to. Do Iwara Złe Oko, mistrza wiedźmińskiego cechu żmij. Odnalazłem wszystkie legendarne schematy naszego cechu. Wystąpiły jednak pewne komplikacje. W drodze powrotnej do siedliszcza zatrzymałem się, żeby odpocząć w wiosce na temerskim podgrodziu. Nie, pograniczu, przepraszam was. Podgrodzie przez tą serię Wiedźmin. Zagrajmy Wiedźmin 1, którą też gram. Przypomniało mi się Podgrodzie, aczkolwiek zapraszam też właśnie na nią, jeśli już wspomniałem, do oglądania serii pod tytułem Zagrajmy Wiedźmin 1. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie. A więc na czym skończyłem? W wiosce na temerskim pograniczu cholerni wieśniacy zrobili sobie ze mnie kozła ofiarnego. Oskarżyli mnie o porwanie jakiegoś bachora. Czyli przepraszam, ja się wtedy pomyliłem. Nie zabicie, tylko porwanie. Podczas przesłuchania w kasztelu miejscowego władyki żołnierze znaleźli jeden ze schematów i zabrali mi go. Ale nie obawię się, odzyskam go. Reszty nie znaleźli. Wołałem się na zwyczajowe prawo temerskie i zażądałem zmiany procesu. Na próbę siły miejscowy baronet się zgodził i pojutrze mam oczyścić jego rodową kryptę z upiorów. Bułka z masłem. Być może wrócę do siedliszcza, zanim otrzymasz ten list. Palcie pod kuźnią i niebawem przybędę ze schematami. Kolgrim. No jak widać, nie okazała się taka bułka z masłem. Bierzmy sobie do rzemiosła. Buty to był miecz srebrny, tak? Tak, miecz srebrny cechu żmii. I słuchajcie, jest ten miecz i jest świetny na początku. I my możemy już go używać od pierwszego poziomu i brakuje nam tylko 2 sztaby srebra. Czyli immediately, natychmiast wręcz do kowala. Kuć miecz. Szukaj ruiny twierdzy Awamet. Znajdź wszystkie schematy przedmiotów szkoły żmii. Gdzie jest ta twierdza? Tutaj. Dobra. Jeszcze odwiedzimy tą twierdzę. Ale póki co to udajemy się do wioski. Korzystamy sobie z szybkiej podróży. Gdzie my to mamy? Tutaj. Most paczki. A, najpierw idziemy do ciebie, kolego. Posprzedajemy. Witajcie. Witajcie. Posprzedajemy trochę gratów. Rzucę. To wszystko do sprzedania.
kosztowności, jakieś kubki, jakieś kwiatki. No i wygoliliśmy go trochę z kasy, nie? Dobrze, potem sobie odbijesz, bo kupimy od ciebie zbroję. Ale właśnie, kurczę, jeszcze trochę to potrwa. Uważaj na siebie. Dobra. Ruszamy do kowala. To jest też takie głupie, że ten Wesemir cały czas stoi przed tą karczmą, no. To jest logiczne, że my najpierw... Znaczy, no nie wiem, jeśli ktoś gra inaczej, ja po prostu nie potrafię grać w inny sposób. Takie przechodzenie po łebkach gry to jest totalnie nie dla mnie. Że zrobimy 2-3 zadania poboczne i robimy fabułę. Bo jeśli tak naprawdę gra jest dobra i gramy w nią i czerpiemy taką wielką przyjemność z tej gry, to tak naprawdę nie chce nam się kończyć tej gry i nie chcemy, żeby też za szybko się skończyła. Ja muszę wykonać kompletnie wszystkie misje poboczne, także od razu uprzedzam was. Ale myślę, że... Witam stałego klienta, czego ci potrzeba. Myślę, że jeśli oglądacie moją serię i podoba się wam ona, czyli są tutaj sami fani Wiedźmina i myślę, że większość ludzi właśnie gra tak, że chce ograć totalnie wszystko, nie? Chciałbym, żebyś... Składniki rzemieślnicze. Robimy 2 sztabek srebra. A, możemy wykonać sobie rudę srebra, zobaczcie. Ale sztabki nie możemy. Nie mamy również sztabki. No i przede wszystkim, słuchajcie, to jest płatnerz. Zapomniałem o tym. No, dobra. Mój błąd, to jest płatnerz, on nam nie wykuje przecież miecza. Bywaj. Musimy znaleźć miecznika. Lipa. Dobra, przemedytujemy sobie do poranka. Wiecie co, i może od razu ruszamy w te ruiny? Kto idzie po stawę? Chodź, płotka. Ruszamy dalej. Tempo! No dobra, spokojnie. Zagapiłem się na minimapkę, słuchajcie. No i co my tutaj mamy? Wieśniacy? No tak, spalona wioska, nie? No kurde, czy to nie tutaj będą nekery przypadkiem? Mi się coś kojarzy. Ej. O kurde. Come on. Pięknie. Jak tam się wchodziło? Nie pamiętam.
tak czy tak musimy znaleźć tam wejście. Ej, nie. No, to dowaliłem teraz. Teraz zrobiłem elegancko, naprawdę. Słuchajcie. Teraz mi to wyszło. Teraz musimy się wdrapać na górę z powrotem. I to pewnie nie ma... No, Jezu. No dobra, trudno. A, to jest miejsce tutaj właśnie, gdzie polowaliśmy na utopce. Ej, o co tu chodzi? A teraz stąd nie wyjdę naprawdę aż tam. Kurwa, jakbym wiedział, to ja bym to wczytał normalnie. No dobra. Spacer po plaży w strugach deszczu. Biegamy w deszczu, biegamy w dżdżu. No. Dyndają sobie dingi-dongi. Dingi-dongi sobie wiszą tutaj. Proszę bardzo. Okej. Okay. Wracajmy tam. Znajdźmy tam w ogóle drogę. Jak się tam dostać. Tak wbrew pozorom, to ja nawet się cieszę, że miałem taką długą przerwę od Wiedźmina i czekałem po prostu. Tak sobie powiedziałem, kurczę, zagram następnym razem Wiedźmina, jak faktycznie dojdzie do skutku ta aktualizacja, ta next-genowa, obiecana i faktycznie wyjdzie. Tam są bandyci, a to będzie super. Jak ona wyjdzie, to wtedy właśnie w nią zagram. I świetnie wyszło, dużo człowiek zapomniał i to jest tym najlepsze. Mówię o misjach, czy tutaj jakimś wątku fabularnym. Ej, jak się tam wchodzi? Tylko, że o takich, kurczę... No, po prostu... Jak tam wejść? Właśnie tak jak w tym momencie teraz, nie? Jak tam się dostać, kurde? No dobra, zabij mnie. Przy okazji zejdź i pokaż mi... Jak ty się tam dostałeś? Na pewno nie tędy. Jak oni tam się dostają, ej? Zaraz oszaleję, naprawdę. No tędy nie, no bez przesady. Też nie. Jedziemy! Kurde, obiedźmy sobie jeszcze raz to dookoła, ale... Nie widzę tutaj innej opcji. Tutaj jest ten zarwany most. Czy nie zarwany most, tylko ten most tutaj. Wjedźmy sobie na tą stronę skarpy. Czy to by było tędy? Jakimś cudem? Tak. Dobra. Wiem, o co chodzi. No, czekam. Zdycha. Nie! No kurde, no ale bezsensowna śmierć, nie? Spadłem ze skały, się zabiłem, no. Ciekawe, gdzie mam zapis. No, zaraz się przekonamy, nie? No, come on! Czytuj. Jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Aż kurwa. No dobra. Pięknie. Nie, no nie daruję, wracamy tam od razu. Zaraz się, kurde, rozprawimy z tymi bandytami. No właśnie dlatego trzeba, słuchajcie, częściej sobie robić zapisy, żeby uniknąć właśnie takich głupich sytuacji.
typu tak jak teraz, że spadliśmy po prostu ze skały, nie? Cię zabiliśmy, czy tam z jakiegoś urwiska, czy coś odpocznij. Takiego. Jedź, Podka! Potem musimy zapierdzielać od początku, bo nie zrobiliśmy zapisu, nie? Także zapisujemy sobie. No. Elegancio, kurde, elegancio po koleżeńsku, fajniusio. Ciskamy na górę. Chodź do wujka. Chodź. Możesz jeszcze się poddać. Teraz, no dobra, teraz tu się bawię trochę. Bo to będzie więcej zabawy. No i cacy. No i szukamy jakiegoś znaku wiedźmińskiego, symbolu, bądź coś w tym rodzaju, gdzie mogą być ukryte schematy. Albo będzie po prostu tu skrzyni. No właśnie. Schemat stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmij. No i świetnie. No, cholerne świeczki, wiadomo. Fajnie. Wykonaliśmy to zadanie. Słuchajcie. Bierzemy sobie do ekwipunku. Alchemia, rzemiosło. I książki. Tak, pokryte krwią rozkazy wojskowe. To jest to? Nie. Nie być w książkach. Nie, tu też nie. Nie rozumiem. No niby książki fabu... Nie rozumiem. Dobra, nieważne. Ważne, że mamy... broń stalowa, mamy ten schemat na miecz. Też, kurczę, moglibyśmy go uśmiać, nie? Musimy znaleźć kowala. Kurwa, mamy wszystkie składniki na ten miecz, nie? Dobra, przemedytujemy sobie teraz do poranka, fajnie. Następnego nam się... Nie, to chciałem zrobić. Nam się eliksiry odnowiły już, ale dobra, jeszcze raz sobie przemedytujemy. I zerkniemy zaraz sobie na mapę. Notatka desertera. No i teraz nam się to pokazuje. Za co ja mam, kurwa, umierać? Za Temerię? Ojciec i trzech braci już umarło. I co? I gówno, nikim nawet pogrzebu nie wyprawił. Ojciec powiadał, że mądry człowiek uczy się na cudzych błędach, to ja się teraz pouczę na jego. I zamiast ginąć za Temerię, będę rabował tych, co zabijali temerskich synów. Obóz już mamy w samym środku lasu, niedaleko starego młyna. Teraz tylko czekać, jak ruszymy na pierwszą rajzę. Rajzę to jest w ogóle z niemieckiego, nie? Protokół z przesłuchania Wiedźmina. Wybaczcie, ale ja tego wszystkiego czytał nie będę. No to jest... Szkoda po prostu na to czasu. Mogę przeczytać wam w sumie tutaj... wiesz, oni, oczywiście wiecie, oni go przesłuchiwali. W innym zaginięciach chłopca okazał się utopiec. Należy zaznaczyć, że na
Owe potwory polował zaaresztowany Wiedźmin. Niestety zanim dotarło do uszu śledczych, Kolgrim był już martwy. No właśnie. I tak skończył właśnie nasz Kolgrim. To jest to, co właśnie te kobiety o tym opowiadały, nie? I zobaczcie, pieczony bandyta. Ale to będzie śmierdzieć za chwilkę. No dobra. Słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Znaleźliśmy sobie schematy na wiedźmińskie miecze nowe, cechu żmii. Chciałbym jak najszybciej wykonać, nie ukrywam. No zobaczymy, pokręcimy się tutaj, zobaczymy, czy będziemy mogli już je teraz wykonać, nie pamiętam, czy tutaj chyba raczej nie znajdziemy żadnego kowala, który je wykuje. Dobra, słuchajcie, wam oczywiście dziękuję za oglądanie i przede wszystkim chciałem podziękować dzisiejszym wszystkim subskrybentom nowym, którzy zechcieli dołączyć do naszego grona i wspierać mój kanał, w sensie zostawiając suba. Dzięki za wszystkie komentarze, staram się tak jak tylko potrafię odpowiadać wam w komentarzach. Tam były pytania na jakich ustawieniach graficznych gramy, także napisałem w komentarzu, odpowiedziałem. Mamy wszystkie ustawienia na Uber plus dodatkowe ustawienia, które wprowadził CDEP w tej aktualizacji. Te wszystkie nowe, które są na samym dole, jeśli sobie zresztą mogę to pokazać, jeśli przewiniecie sobie w grafice. Tutaj na samym dole doszły nam te ustawienia. Liczebność tła, jakość cieni, jakość terenu i tak dalej, i tak dalej. Mam wszystkie na Uber Plus. Możecie sobie teraz zobaczyć. Tutaj jest wszystko na wysokim. I tak jak powiedziałem, mamy ustawiony DLSS i jest ustawiony na jakość i gramy bez ray tracingu, ponieważ na takie pożeranie zasobów nie jestem nastawiony, tym bardziej nie mój sprzęt. Także to tyle, jeśli chodzi o kwestie graficzne. Jeszcze raz dzięki wszystkim nowym subskrybentom, tym starym również dziękuję za to, że są od początku ze mną. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek i życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć.